Posunęły się do przodu, myślę, że bardzo mocno, z tego względu, że otrzymaliśmy od pana Osucha na ręce pana prezydenta konkretną ofertę podjęcia takiej współpracy. Na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że reprezentujemy pieniądze publiczne i spółka, która ewentualnie mogłaby wejść w posiadanie nowego właściciela, musi być przekazana w sposób zgodny z prawem. Rozpoczęliśmy pewne procedury i sprawdzamy możliwości i formuły, to możemy takiego przekazania dokonać. Natomiast jednocześnie nie ukrywam, chciałbym po otrzymaniu takiej pierwszej oferty rozpocząć rozmowy i przede wszystkim negocjacje. Do tego zostałem zobowiązany przez pana prezydenta, aby przede wszystkim dbać o interes miasta w tym wszystkim. Także musimy przygotować cele dla ewentualnego nowego inwestora i walczyć o to, abyśmy, aby te cele były zrealizowane jak najmniejszym kosztem ze strony budżetu miasta.